Izrael zaatakował miasto Rafah na południu strefy gazy, zginęło co najmniej 13 osób. 7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael. W odpowiedzi na atak izraelskie wojska zaczęły pacyfikację strefy gazy. Wczoraj Biały Dom poinformował o rozmowie telefonicznej prezydenta USA Joe Bidena z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Rozmowy dotyczyły zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności palestyńskiej. Joe Biden miał podtrzymać sprzeciw wobec ofensywy na Rafach, która wcześniej została zapowiedziana przez Izrael. Atak doszedł do Skutku. W jej wyniku zginęło co najmniej 13 osób. Izraelska armia zaatakowała miasto Rafah z powietrza, niszcząc cele cywilne. Na kilka godzin przed atakiem zaplanowane było spotkanie w Kairze katarskich i egipskich mediatorów z przedstawicielami terrorystycznej organizacji Hamas w sprawie perspektyw zawarcia pokoju z Izraelem.